Jestem właścicielką nietypowej pracowni jubilarskiej na mapie Czempinia, która nazywa się Velier i dopiero ma rok. W pracowni tworzę swoje autorskie kolekcje, projektuję biżuterię, wykonuję obrączki, naprawiam, a także przetapiam materiały sentymentalne przekazane od klienta i tworzę niepowtarzalną biżuterię. Zawsze urzekają mnie historie przenoszonej biżuterii do naprawy. Często jest to biżuteria ze złota bądź srebra sentymentalnego. Staram się nadawać tym obiektom drugie życie. Złotnictwo to dziedzina, która wymaga cierpliwości. Jest jak medytacja. W trakcie procesu tworzenia odbywam zawsze podróż do siebie i z dobrą energią staram się wychodzić do innych. Wierzę, że to, co tworzę, jest zawsze cząstką mnie. Bardzo nie lubię śpieszyć się w swojej pracy. Złotnictwo jest kontemplacją, a najcudowniejsze rzeczy powstają właśnie w spokoju i ciszy. W swojej pracy najbardziej lubię proces twórczy. Czuję się jak kolorowy ptak. Tworzenie daje mi ogromnej radości. Śledzenie trendów, szukanie inspiracji jest krokiem przed medytacyjnym procesem tworzenia biżuterii. Nazywam się Weronika Walenciak i jestem projektantką biżuterii i złotnikiem.